mimo że do matury pozostało jeszcze blisko 60 dni, już teraz lubuscy maturzyści, lubuscy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zastanawiają się poważnie, jaką wybrać uczelnię. Dobrą ku temu okazją są targi edukacyjne, które dziś i jutro odbywają się w Zielonej Górze. O względy lubuskich maturzystów zabiega wiele uczelni z różnych województw. Swoją ofertę prezentuje także Uniwersytet Zielonogórski. Sprawdźmy, jak największa lubuska uczelnia zachęca do studiowania w Zielonej Górze. Kusimy na targach edukacyjnych absolwent tutaj w Zielonej Górze naszym ogromem kierunków, ogromem wydziałów. Jesteśmy specyficzną uczelnią, bo powstaliśmy jednak z połączenia dwóch uczelni. Mamy kierunki techniczne, kierunki humanistyczne, pedagogiczne, a to wszystko powoduje większe zainteresowanie u przyszłych kandydatów, choćby z racji właśnie oferty, którą mamy. Mamy obecnie 53 kierunki, jest w czym wybierać, więc myślę, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Nie produkujemy bezrobotnych. Każdy, kto u nas podejmuje studia, już w czasie studiów ma możliwość podjęcia pracy. Nieraz jest to praca tylko i wyłącznie jako staż, czasami są to prace krótkoterminowe, ale nasi studenci już zdobywają doświadczenie podczas studiów w zakładach pracy, co w przyszłości po skończeniu studiów gwarantuje im jakby zatrudnienie. Staramy się przede wszystkim proponować kierunki, po których nasi absolwenci znajdują pracę. Czym możemy się pochwalić? Możemy się pochwalić oceną wyróżniającą dla kierunku informatyka za jakość kształcenia. Jesteśmy pierwszym wydziałem na uniwersytecie, który posiada taką ocenę. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla kierunku inżynieria danych w postaci 1 miliona złotych ministerstwa, mówiące o tym, że to jest naprawdę bardzo wysoka jakość kształcenia i będzie jeszcze podnoszona ta jakość kształcenia. Dlaczego warto studiować? Dlatego, że na pewno trzy nowe kierunki pojawią się, tak? Będzie to administracja, logistyka i prawo. Kierunki, które od lat tutaj uniwersytet planował wprowadzić, tak? Poza tym dalej pozostaje zarządzanie, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe. Wydaje mi się, że to są kierunki, które dają możliwość szybkiego znalezienia pracy, tak? Także naprawdę warto studiować. Jestem zainteresowany inżynierią biomedyczną, bo się dowiedziałem się, że otwarta została ostatnio tutaj. No i myślę, że przygotowanie jest świetne. Dziennikarstwo, europeistyka, pedagogika i resocjalizacja, za tym się rozglądam. Oferta zielonogórska interesuje mnie najbardziej, bo chcę zostać właśnie w Zielonej Górze, ale dokładnie jeszcze nie wiem na czym. Jestem zainteresowana ofertą Uniwersytetu Zielonogórskiego, szczególnie kierunkami takimi jak psychologia i praca socjalna. Słyszałam, że Wydział Pedagogiki jest najlepszy właśnie w Zielonej Górze z tych wszystkich uczelni w Polsce i poza tym mi rodzina poleca także tutaj studiowanie. Jak widzieliśmy, oferta edukacyjna Uniwersytetu Zielonogórskiego wygląda w tym roku bardzo obiecująco. 50 kierunków studiów, 10 zupełnie nowych. Do tego gwarancja zdobywania wykształcenia pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry na jedynym w województwie lubuskim uniwersytecie, dodajmy, należącym do elitarnego grona polskich uniwersytetów klasycznych. Warto przyjść na targi edukacyjne, żeby osobiście sprawdzić, co do zaoferowania swoim studentom ma największa uczelnia lubuska. Dla Telewizji Uniwersytetu Zielonogórskiego Anna Urbańska.